Dobra. Jedzie ten osobowiec. Luzujemy skład, hamujemy lokomotywę, żeby to jeszcze przytrzymać. Zaraz droga się robi, spadamy. Dole Milionowa. Cześć Pani Modlin. W zielonej. Dobra, droga się zrobiła. Semafor się podaje. I dziękuję, droga jest. Semafor świeci. Po lewym dalej. Także jedziemy. Jedziemy dalej, proszę Państwa. Semafor świeci. W24 świeci. I bujamy. Bujamy go, bujamy. Dawaj, Dżunia. Zawijamy kiece. Delikatnie nie szarpiemy. Proszę bardzo. Widoczność wskaźnika W24. Widzicie, że się świeci? Ja dopiero z tego miejsca widzę. Co najlepsze, widzę nie podświetlony W24, tylko że się tam żarówka świeci, nie? Takie punktowe źródło światła. Ile to trzeba pracy, żeby to na LEDy powymieniać, nie? No właśnie. Ale przetargi, u kogo to zamówić, u kogo to kupić, a to jeszcze trzeba certyfikować, kto to założy. Takie tematy. Opa. Sifa. Posterunek od gałęźnych otomów. Taki warszawski klasyk. Z trzech torów dwa tory, nie? Z trzech pasów dwa pasy. I korki. Bo się nie potrafię pogodzić. Dobra, zmieniamy sobie światełko. Teoretycznie powinienem to zrobić dopiero przy semaforze wyjazdowym. Ale zmieniamy już teraz, bo i tak jesteśmy już na lewej stronie, więc to się nic nie zmieni. Cóż.
niestety, no dyżurny też nie jest w stanie tego wykalkulować, z jaką my mamy prędkością jechać i kiedy ma mi to powiedzieć, nie? No takie sytuacje są, sytuacja bez wyjścia w sumie. Teraz tak. ETCS prowadzi nas do 40 na godzinę, a rozkładowo mamy 50, na semaforze 60, nie? Bajeczki. Taka ciekawostka, na ETCS jadąc prawym torem mamy informację, że zbliżamy się, mijamy ostatni semafor samoczynny przed ostatni semafor samoczynny blokady, samoczynnej blokady liniowej. Mamy taką informację jadąc torem prawym, ale jadąc torem lewym mamy taką informację, ale do potwierdzenia, musimy potwierdzić. Nie wiem w sumie dlaczego. Ale ktoś tak to wymyślił. No i dobra, trzeba powoli hamować. Widzicie jak ta krzywa spada? I weź tu do stosu prędkość pociągu towarowego do tej krzywy. Spada szybko, raptownie, nieprzewidywalnie. Było 62, teraz 70. Moja prędkość się zwiększyła. No ale takie skoki 90, nagle pach 70. No jak ja mam do tego dostosować prędkość jazdy? Da się? No nie, nie da się. A i teraz jeszcze będą jaja zejść tutaj z ETCS-a. Tu będą jajca. No i dobra, zmieniamy sobie światełka na 3 białe. W tym momencie zmieniamy sobie, zaraz kanał sobie zmienimy jeszcze za wcześnie. Trochę jeszcze podciągniemy, zaraz zejdziemy na zero, jakby dlaczego nam zerwał ETCS, a zerwie na 99%. Będzie klepańsko. Wszystkie dzieci będą widziały, jak się pociąg zatrzymał. Aha. I zerwało, widzieliście? Piaski 114.019 po zmianie kanału. Widzowa na 114.019, słyszymy się dobrze. Ciągnie mi się pan 3 minutki. Na razie to stoję, bo TCS zerwał. TCS! To ja na razie panu nie robię wjazdu, wyjadę osobowego. Jasne, podciągnę do wjazdu, pod wjazdem zaczekam. Osobowy ma 15.52, to 2 minuty są. No to spokojnie, dzięki. No, także legionowski klasyk, nie? Ledwo zdążyłem potwierdzić i nic więcej nie zdążyłem zrobić. Dobra, bo mnie ciągnie do tyłu, a lepiej, żeby mnie do tyłu nie ciągnęło. Pomalutku naciągamy. I w drugą stronę ciągnie. Żeby tylko nie rozerwać.
Niech to sobie na spokojnie wyluzuje. Dobra, już coś tam czuję, że się tłucze. I powoli naciągamy. Luzuj. Luz, 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 luz. Osobowy z Legionowa stoi, bo ETC zerwał. To są właśnie nasze ETCS-y, kochane. Osobowo od Legionowa stoi, ponieważ u mnie zerwał ETCS, nie? Krzyczą na mnie na pierwszym kanale? Nie krzyczą, to każdy wie, że tak jest. ETCS-a ogarnąć, to ja nie wiem, w tym miejscu. Nie wiem, wygląda to po prostu tak, jakby w pewnym momencie nagle wskakiwało ograniczenie prędkości do 0 km na godzinę, nie? I od razu jest zrywa połączenie, znaczy... Sucha. Podciągam, podciągam, już prawie zjechałem, no musiałem to popełnić niestety. Już Nasilsk krzyczy. Wygląda jazda, nie? I co? ETCS zerwał, no i jest cisza, spokój, dopóki jakiś pociąg nie stanie, nie? Jak stanie pociąg, proszę, jak kierowcy ten, jak kierowcy pilnują, patrzą, czy pociąg, jeszcze rowerzysta z torbą przyjedzie, oczywiście. Dobra, teraz pohałsujemy. Bujam się. No, robię co możę. I mówię, w takich sytuacjach wszyscy są spokojni, dopóki jakiś pociąg nie stanie. Nie? Pociąg stanie, już jest ten.
Nie rozumiem, po co te awantury, nie rozumiem, po co ten... Po co takie rzeczy robić? Proszę pisać opóźnienie z powodu pociągu 114-019. Ja się z tego wytłumaczę. Cicha. ETC jest zerwą i dziękuję, no. Się nasił spofatygował na trzecim kanale, to jest ciekawe. I odtąd mamy prędkość, znaczy prawie odtąd, 30 km na godzinę. Dwa dwieście, dokładnie od tego słupa. 30 na godzinę do wyjazdu z Wieliszewa. Takie zabawy. A dlaczego 30 na godzinę? A już mówię. Zgoda na przesył, na przewóz przesyłki nadzwyczajnej w komunikacji krajowej i zarządzenie przesyłki nadzwyczajnej. I z tego zarządzenia wynika, że linia numer 10 Legionowo-Tłuszcz od kilometra 5526 do 5557, wiadukt, w tym kilometrze prędkość do 40 km na godzinę. Od kilometra 8700 do 8700 przejazd prędkością 40 km na godzinę. Pozdrowić ludziów. Także tak. Nie, rozkładowa 50 godzinę, słuchajcie. Chodzi o to, że jest to pociąg ciężki. Pociąg zbyt ciężki, wymagający specjalnej zgody. Przejazd tego pociągu odbywa się na specjalnych warunkach. 30 na godzinę prędkość rozkładowa z Wieliszewa do... z Legionowa Piasku do Wieliszewa. Z Wieliszewa 50 na godzinę prawie do Radzymina i później dopiero bez ograniczeń. Sifa. Stacja Wielisze widać. Taki fajny składzik z tłuszczem stoi na prawym torze. Podejrzewam, że to na linię do Zegrza. Już widzę, lokomotywy nie ma. Także do Zegrza kończą linię. Kończą jeszcze parę lat i skończą, nie? Na razie tym średnio to idzie, tak bym powiedział.
Miałem z tym zrywaniem na Legionowej Piaskach. Zrywaniem tego ETCS-a. Nie tyle zrywaniem, co po prostu z zatrzymywaniem awaryjnym. Chyba trzeba będzie po prostu na wjeździe do Legionowa, na wjeździe na tą łącznicę, trzeba będzie chyba żądać rozkazu albo na wyłączenie ETCS-a, albo na tryb SR. No bo niestety pociągi stoją, nie? Sika! Już nie wspomnę, że jest to niebezpieczne dla samego składu, bo nagle hamowanie nagłe. Nie daj Boże. Maszynista w tym momencie ciągnie i robią się dwa pociągi albo i więcej. I od 4600 mamy podniesienie prędkości. A gdzie jest 4600? Patrzcie, gdzie siódemkę Michael wypchał. Bardziej w krzaki się siódemki już nie da odstawić. O Jezu, 4600, czekaj, 4600, więc 5200 nam dupka schodzi z 30. Ale pięknie wypchali. Mhm. I mamy 5200. I można dokładać. A prąd jakiś w sieci to jest? A nawet jest. Troszkę popiaskujemy. Proszę, jak ten stłuczeń zasypali ładnie. Wierdziele, 5 km linii, tyle lat robić. Wstyd. To jest reprezentatywny przykład, jak nie robić linii kolejowych. Czy jak nie odbudowywać linii kolejowych. Po tym wiadukcie mamy pierwszą 40, 40 km na godzinę. Metrów załączamy. Chociaż i tak pamiętam, na 6200 do pas chodzi. Lasach rowerem szaleje. Jakby ktoś pytał. Może niekoniecznie po tych, ale... Możemy przyspieszyć do rozkładowych 50 km na godzinę. Wiatr we włosach. Zimny łokieć jeszcze by zrobił.
O, rety, rety. Coli, odwieczny dylemat. Mik, mik. Mik, mik. I teraz tak będzie kmikało, nie? Bo raz... Mik, mik. Raz połączenie z RCB łapie, raz nie łapie, raz łapie, raz nie łapie, mimo że nie jedziemy już na ETCS-ie, ale co chwilę tam jakiś sygnał znajduje, nie, i powiadamia. Jest mik, 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 mik. I tak całą drogę do Radzymina. I po uszach daje. Trochę okna uchylić, niech świeżego powietrza wpadnie. Mik, mik. Tamto daleko jeszcze. Nie, jakieś 25 km. Co chodzi z tym rozporządzeniem i zgodą na przewóz przesyłki nadzwyczajnej. Dlaczego to jedzie jako przesyłka nadzwyczajna? Ano dlatego, że ileś tam tego paliwa trzeba przewieźć. Pogadałem. Halo? No jadę. Na drodze do Radzymina jestem. Luzem na Pragę, tak? Coś takiego, powiedz mi, rozkład już złożony? No i dobra, spoko. Dobra, czekaj, pół godziny do Emila, daj mi 20 minut, Emilu się obrobić. Czy 16? Nie, no daj tak tą taksówkę. Ty, a kogoś wieziesz na 18 na Pragę? Nikogo nie wieziesz, nikogo nie zabierasz. Dobra, daj na tą 19 w dupie z tym. Bo nie wiem, jak mnie tu będą brać, nie? Poczekaj, 9,950. No dobra, wszystko jasne. Dobra, dzięki, heja. No, cześć. Luzem na Pragę zjeżdżamy. Także jeszcze będziecie mieli kabio na Pragę, nie? Po tym wiadukcie mamy 40 na godzinę według rozporządzenia. A o co chodzi z tym rozporządzeniem? Ogólnie mamy pociąg, który waży te 3000 ton. Ale 3000 ton waży, wagoników jest tylko 37, nie? I wychodzi na to, że po prostu wagony są tak załadowane, że są zbyt ciężkie. Teraz są dwa wyjścia. Albo będziemy ograniczać prędkości i będziemy jechać jako przesyłka nadzwyczajna. Albo wydłużymy pociąg. Lepiej by było wydłużyć pociąg, prawda? Dołożyć, nie wiem, do 45, dołożyć te 8 wagonów i wtedy cały ten towar się rozkłada na więcej wagonów. Naciski nie są rozłożone, nie? No ale niestety to się w Emilianowie nie zmieści, nie? W Emilianowie wchodzi lokomotywa i max 38 wagonów. Także no... niestety. Jeszcze musimy zadzwonić do dyspozytora od KWR-ów, czyli od rozkładu jazdy. Mam nadzieję, że trochę jeszcze zasięgu mam, żeby zadzwonić. Niech nam wyśle rozkład jazdy na tablet luzem. Cześć, toś Paweł z tej strony. Potrzebuję rozkładu luzem na tablet. Emilianów Praga na Traxa, tego jak 594, nie? Numer 995074. No, dane do ETCS-a mi potrzebne, nie?
No, jak możesz na tablet mi podeślij. Numerek chcesz? Dobra, dzięki, przepiękne, trzymaj się. No hej. Także rozkład zaraz będziemy mieli na tablecie. Mik, mik. Bum! 50 km na godzinę, prędkość rozkładowa. Mik, 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 mik. I przejeżdżamy przez miejsce dawnej stacji Beniaminów. Po lewej nawet kawałek toru jeszcze pod krzakami widać. A po prawej dawny budynek na stawni. Ponoć z tutejszej ładowni lubiało korzystać wojsko. Jednostka w Białobrzegach, jak się domyślam. Się leci, niesie. Ostatnia prosta do Radzymina. Za Radzyminem będzie Emilianów. I będzie bajeczka. I później luzak na Pragę. Na Pradze maszynę ustawić, trochę ogarnąć i do domku. To jest dopiero jazda, co 300 km przejechaliśmy, nic się nie działo, nudy jak cholera. To jeszcze tutaj prosty odcinek i ograniczona prędkość, nie? W nocy można usnąć, uwierzcie mi. Człowiek ledwo resztkami sił się trzyma. Po prawej bunkier. Jak ktoś będzie taki dobry, to mi w komentarzach napisze, co to za bunkier, w skład jakiej fortyfikacji wchodził większej i tak dalej, nie?
bo ja na przykład nie wiem, jakoś tak ani nie miałem czasu poszukać żadnych informacji o tym bunkrze, ani no, i wyleciało z głowy. Jeszcze 2 kilometry taką prędkością. Jeszcze łapie RCB sygnał. RCB czy RBC? RBC, przepraszam. RBC to się nazywa. Ciekawsze, tu jest prędkość drogowa 120, za chwilę się zmniejsza do 100 i od tego miejsca, co się zmniejsza do 100, nasza prędkość wzrasta z 50 do 80 rozkładowa. Takie tam paradoksy, nie? Prędkość drogowa mniejsza, a prędkość rozkładowa większa. Prędkość rozkładowa drogowa się zmniejsza, prędkość rozkładowa się zwiększa. Paradoksy polskiej kolei. Dawaj laleczka, jedź, nie mierd to tomu. Piknik, odpoczynek. Już przez tory chciałem przechodzić z rowerem, nie? Ale stwierdziłem, że jednak nie przejdę, tylko sobie nagram telefonem. Logika. O Boże kochany. Sucha. Stąd mamy 80, z tym, że żeby się rozpędzić, to będziemy musieli jeszcze pokonać jedną bezprądową, później rozjazdy stacyjne, także gdzieś tam za Radzyminem dopiero jakiejś prędkości konkretnej będziemy nabierać. W każdym razie wiosna zawitała na linię numer 10. Podany wyjazd właśnie też się zaświecił. A za tą bezprądową prawdopodobnie będziemy mieli dużo słabsze napięcie w sieci.
ciągniemy za mocno, żeby pani semaforów nie pogasić. Sifa. Sifa. Trzeba teraz trochę odpuścić. Żeby się nie ślizgał. Babach. Babach. Kochany Radzymin, to jak ja uwielbiam tą stację, żeby tylko ciut więcej torów miała. Rozpędzamy się. Sucha. Ciekawostka. Ludzie wychodzą sobie pobiegać, nie? Biegają, dzwoni telefon i już jest marsz, nie? To po co biegać? Co to bieganie daje, skoro i tak zaraz idą powolutku, bo telefon? Będzie fajnie, mówili. I rozkładowe 80. Sucha. Kochany, przeklęty przejazd. Sucha. Ostatnia prosta, później Łuk i stacja Emilianów. Audi. Nie, Vectra. Tak czy siak idiota za kierownicą. Majówka, pchają się w gips wszyscy po kolei.
kurwa słyszę, że pociąg trąbi zamiast przyspieszyć, to zwalnia, bo on po dziurach, nie? Bo trzęsie na przejeździe, no idiota. Jednak do Pragi też kawę nagram, bo może być więcej takich idiotów. Milionowa powinien zaraz być, już się zamówiłem przez radio. Coś tam się świeci. Dwie pomarańczki. Koniec z tym pociągiem. Później już rekreacja do Pragi. No, Warszawę Zachodnią już słychać. Kochany Miliano. Wjedziemy, odepniemy się, zabezpieczymy, odpalimy tablet, podłączymy go pod ładowarkę, ściągniemy sobie rozkład jazdy i dopiero pojedziemy. Także taksówki niestety też dużo szybciej nie zamówię. Korek w szczerym polu, ja się kręcę. Wesoło. Za bardzo po rozjazdach nie hamować. A wagoniki jakieś stoją, ale to chyba nie nasze. To nawet jakaś tam lokomotywa jest. Trak z trzeciej generacji. Przyjechał i sobie stoi.
Pojechali. Tak więc, Kabiu, daj mi lach, kończymy.